Witam serdecznie. Zaprezentuję Państwu, jak użytkownicy SAP Business One w prosty sposób obsługują zgłoszenia serwisowe. Pierwszy etap to rejestracja zgłoszenia serwisowego. Wyobraźmy sobie sytuację, że do serwisu przychodzi klient w sprawie laptopa, który nie działa prawidłowo. W oknie głównym SAP Business One klikamy w obszar Usługa, a następnie Zgłoszenie serwisowe. Jeżeli wcześniej użytkownik przypisze najczęściej używane funkcje programu do klawisza skrótu, np. rejestracja zgłoszenia serwisowego do klawisza F2, to wystarczy wcisnąć F2, żeby otworzyło się okno zgłoszenia serwisowego. W oknie zgłoszenia serwisowego wpisujemy numer seryjny urządzenia, które zostało dostarczone do serwisu. Możemy ten numer spisać bezpośrednio z urządzenia. Po wciśnięciu przycisku Tab pola wypełnią się automatycznie danymi związanymi z tym urządzeniem, łącznie z danymi kontrahenta, który zakupił u nas ten towar. Pozostaje wpisać osobę do kontaktu ze strony klienta. W polu temat wpisujemy treść zgłoszenia. Laptop przegrzewa się i bardzo głośno pracuje. W zakładce ogólnie wpisujemy podstawowe informacje związane z naszym zgłoszeniem. Źródło zgłoszenia. Przyjmijmy, że będzie to numer telefonu. Typ problemu, usterka, rodzaj zgłoszenia, gwarancja. Możemy również od razu przypisać technika, który będzie wykonywał dane zgłoszenie. W zakładce uwagi wpisujemy bardziej szczegółowo informacje związane ze zgłoszeniem. Możemy wykorzystać wcześniej wpisane dane, prawy przycisk myszy, kopiuj, wstaw. I dopisać szczegółowe informacje. Po 30 minutach pracy wentylator włącza się i nie przestaje pracować. W tym momencie możemy zakończyć rejestrację zgłoszenia przez dodanie go do bazy danych. Klikamy przycisk Dodaj i dokument został zapisany. Zgłoszenie zostało zarejestrowane. Przy odpowiednim skonfigurowaniu programu można tak ustawić opcję wydruku, żeby po przycisku Dodaj automatycznie drukował się dokument. Jeżeli jednak nie drukujemy każdego dokumentu bądź wysyłamy go do klienta w inny sposób, możemy cofnąć się do niego przez kliknięcie strzałki w lewo. Taki dokument w pierwszym etapie po zapisaniu ma status otwarty. Możemy go zapisać w formie pliku PDF, wysłać faksem, mailem lub po prostu wydrukować. Klikamy podgląd wydruku, wybieramy rodzaj dokumentu i na ekranie pojawi się dokument w formacie zgodnym z przypisanym do użytkownika domyślnym szablonem wydruku i zapisanymi wszystkimi informacjami związanymi ze zgłoszeniem bądź z informacjami, które chcemy zaprezentować klientowi. Na wydruku nie muszą być wszystkie informacje, które zostały wpisane przy rejestracji zgłoszenia serwisowego. Tak oto w szybki i łatwy sposób zarejestrowaliśmy zgłoszenie serwisowe od klienta. Dziękuję za uwagę.